Ahoj, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Raft. Tak jest, moi drodzy, płyniemy dalej, żyjemy. Nawet palma mi odbiła, proszę bardzo, tak mi odbiła, że sobie palmę postawiłem. Oczywiście bardzo dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, a było ich mnóstwo, i za wszystkie łapeczki pod poprzednim odcinkiem. Moi drodzy, odnośnie waszych komentarzy i tego, co pisaliście. Pisaliście mi, że póki nie odkryję żelaza, to żebym się nie zapuszczał do Wielkich Wysp. No... okej, okay, spoko, ja to rozumiem, ale trochę za późno. Tak, bo nawet mi achievek wskoczył, że znalazłem dużą wyspę i tak dalej. No i ciekawość mnie pcha po prostu, żeby się tam wbić. Stracha na wróble sobie postawiłem. Proszę bardzo, strach na wróble, przystojny gość, naprawdę. Kurde, mewy mi przynajmniej nie wyżerają moich ziarenek. Wiecie co, ubiłem rekina. I to nie jednego, nawet trzy rekiny w sumie. Mam trzy trofea z nich. Ogarnąłem to, że z rekina, żeby pobrać mięsko, no to trzeba chwilę przytrzymać E i on pobiera i tak dalej, i tak dalej. Tak jest, to ogarnąłem. To ogarnąłem, łowienie ryb też idzie mi coraz lepiej. Ryby faktycznie to jest dobre źródło jedzonka. No ale oczywiście na wyspach ananasy, wszystkie arbuzy i tak dalej. Na czym ja myślałem? Aha, właśnie, bo ja sobie jeszcze nie postawiłem w ogóle łóżka. Żeby było zabawnie, ja sobie nie postawiłem łóżka, które jest gdzieś tam, nie wiem gdzie. Właśnie, mogę już żelazne rzeczy robić, tak jest, bo dopadłem też kilka czego? Tratw innych, tak jest, udało mi się na nie trafić, wpadła śrubka. Tak, i dziękuję bardzo za informację, że to, co tutaj leży, ja to dopiero w nocy w ogóle zauważyłem, że to wszystko się błyszczy i tak dalej, że to można wydobyć, że tu są kamienie, że tu są w ogóle odpadki i tak dalej. Miedź też znalazłem, piasek i tak dalej, nawet pierwszą swoją cegłę wypaliłem, no szaleństwo po prostu. Co prawda na słońcu, ale zawsze. Wiecie co, ja myślę sobie tak, o, piec do wytapiania mam, mogę znaczy się zrobić, tak jest, mogę go zrobić, tylko cóż z tego, jeśli nie mam tam za bardzo co do niego wrzucić. Łóżko bym sobie postawił w ogóle, że bo ja nie wiem, jak ja umrę na przykład na tej wyspie, czy jeśli nie miałbym łóżka na tratwie, to się pojawię na podstawowej tratwie gdzieś daleko w losowym miejscu, się odrodzę, czy jak to wygląda, bo nie wiem, nie mam pojęcia i wolałem po prostu nie sprawdzać, więc myślę sobie, że sobie postawię coś takiego. I czekajcie, tak, gwoździe byśmy mieli nawet, plastik byśmy mieli, listki byśmy mieli, drewno też byśmy mieli. Stwórz łóżko, oczywiście zaraz sobie tu jakieś wyrko postawimy, właściwie dlaczego nie, będzie ono tutaj, aha, połóż się, czyli ono tu jest, to rozumiem, powiedzmy, że chyba się przypisało do mnie, tak, to sobie damy tak i plastik damy sobie tutaj, dobra, idziemy na tą wyspę, w razie czego po prostu będę, nie wiem, spieprzał i tyle, tak. Jakby mnie tu coś strasznie chciało zjeść, no bo pisaliście mi oczywiście o chyba wilkach, nie? Jakichś tam strasznych w ogóle rzeczach, i które mnie tu mogą zjeść. No, zobaczymy, no. Kto nie ryzykuje, ten nie je ananasa, jak to mówią, nie? Właśnie, o, nasiona palmy, to mi się podoba. I wiecie co, teraz w ogóle widzę, jak postawiłem sobie ten... kurczę, tą dużą powierzchnię ziemi, tak, do sadzenia. To ja widzę, o ile i jak bardzo będę musiał powiększyć jeszcze w ogóle swoją tratwę. Tak jest. Kurczę, jak bardzo mi miejsca brakuje. Tak jest, ja będę też musiał iść jakby z tematem do góry. W górę po prostu, tak? W górę serca te sprawy. Ło. Ja tego kierowniku co ty jesteś w ogóle? Jakie fajne. To jest chyba, co to jest? Kangur? No niekoniecznie. Lama! Przecież to jest lama. Lama in my, kurde, tratwa. Hello! Jaka fajna lama. Sienano. Haha! Kurde, fajne, nie? To nie wiedziałem, że tu lamy są. A powiem wam, że z niewieloma grami się spotkałem, w których są lamy. Jakoś tak... chyba mało popularny zwierzak, myślę. Chociaż nie wiem dlaczego. Wyglądają zabawnie. O, ta lama to już w ogóle wygląda po mistrzowsku. Wiecie, co ja tu zdobyłem? Zdobyłem nasionka sobie od razu damy tutaj, listki, żeby mi się to wszystko robiło tu. Mangosy sobie damy tutaj i sobie je będę zjadał. Tak jest, ja sobie mangoski będę zjadał. Co tu mamy jeszcze? Mamy drzewa jakieś, tu co tu rośnie? Tu są niebieskie kwiatki. I ja nie wiem, po co są te kwiatki. Dzień dobry, pani Lamo.
domyślam się, że pewnie mógłbym upolować wyżej wymienioną lamę. On tylko... kierowniku złoty. Jezu, co to za nietoper tam lata? Co to jest za sęp czy coś? On mnie chyba nie będzie chciał zjeść czy coś tam, nie? Ale mi tam rzuca to moją tratwą, no. Szok. Dobra, pościnamy sobie drzewa. Tak, bo w pewnym momencie w ogóle tak sobie pływałem, w ogóle nie, robiłem za tego śmietnikowego Rockefellera, zbierałem co się po prostu dało i tak dalej. Dodatkowy róż zrobiłem, dodatkowy filtr wody i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie po prostu zabrakło mi desek, nie? Ja tak myślę, kurde wafel, no, żeby mi zabrakło najprostszego surowca, no to jest aż śmieszne, nie? Ale tam jest jakiś domeczek. I ten domeczek się mi podoba i my pójdziemy do tego domeczka. Ja bym chciał zobaczyć, co tam w tym domeczku jest. No, szarpniemy sobie kokosy. Co tu jest? Tu mogę przejść. O, proszę bardzo, tu bym się mógł zanurzyć, bo tu mnie chyba rekin nie wykryje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo nie wiem, jak to z tym rekinem jest. Czy on jakby, kurczę, porusza się za mną? On jest przypisany na przykład do mnie? Coś w tym stylu, tak? Że w ten sposób, czy w jaki sposób, nie? Bo ja wiem, że widziałem, że on sobie tam pływa względnie blisko tej mojej tratwy teraz. To mamy takie, o, czerwone jest. Będzie coś fajniejszego? Nie, to jest po prostu czerwone. A ty kim jesteś? Czy ja cię mogę jakoś dziabnąć? Wodorost ty? Nie, nie mogę. O, ale czekajcie, aha, tego kamyka mogę, ale chyba by mi powietrza zaraz zabraknie. Jakiś sęp. Jestem ciekawy, czy on mnie może w ogóle zaatakować, ten sęp. Co on będzie w ogóle czynił? Czekajcie, co to jest? Co to jest? Czy to jest po prostu kamulec? Nie, panie złoty, to jest glina, a glinę to my chcemy, bo ja będę potrzebował cegieł. Tak jest, ja chyba, żeby w ogóle piec zrobić, to ja potrzebuję tych cegieł... 6? Czy coś takiego? Czekajcie, co to... O Jezus! No poważnie, to jest orzeł bombardier? Really? Ty patrz, on mi kamienie zostawił, nie? No miło stary z twojej strony, ale... Aha, nie, myślałem, że on mi zostawił te kamienie, ale to był jednak tylko tekstur. I co on robi? Co on porywa kamienie i będziemy tu chciał zbombardzić? Że to o to chodzi? Czekajcie, tam jest jakiś jaskiń. Nie, do jaskini nie idziemy. W jaskiniach jest strasznie. Co ty znowu będzie? Ty znowu... Jaki gość, nie? Co za kolo? Co my tutaj mamy? Tu mamy jakąś wejściówkę, miejscówkę. I co tam będzie na mnie czekało? To jakby mnie tu bardzo intryguje. To jest właśnie ten domek, który jest tam. Aha, i to jest jakby chyba jakaś radiostacja chyba, czy coś? Ale aż mnie... Kurde stary, ty straszne dypsy zadajesz w ogóle. O, tu jest jakaś skrzynka chyba u góry. Co to tam jest? Ja muszę uważać na tego orła, bo on mnie może tutaj zdjąć. Czy ktoś tu tego pilnuje, przepraszam, tej imprezy? Niekoniecznie. Czy ja się mogę skitrać przed tym orłem, na przykład tu? Czy to da radę, czy mnie po prostu szczeli w łeb i będzie tyle w temacie? Aha, czekajcie. No, teraz rzucił, dobra, mam chwilę spokoju. O, maś z pnącza, sztabka metalu, szkło, kurde panie, jakie bogactwo. Podnieś czerwone porzeczki, pewnie, że biorę. Czekajcie, orzeł jest tam, bierzemy kolejne czerwone. Ile mamy miejsca? O, panie, miejsca mamy dość. Zbieramy te skarby, gdzieś tu widziałem chyba... Aha, to jest lama. Ananasy, tak jest, ja widziałem ananasy, zbierzemy ananasy. Ananasy sobie oczywiście zjemy. Czekajcie, tu sobie chodzi lama, czy jest tu coś ciekawego, co tu mogę zgarnąć? O, porzeczki są. Porzeczki bierzemy. O, wincy porzeczek. Jak bardzo odżywcze są, choć wściekle czerwone, wcale nie są trujące. No to fantastycznie. Jak tak napisali, to tak musi być. No, szału nie ma. Szału nie ma. Ananas lepszy. Zresztą, co tu się dziwić? No, garść... Kurde, co on mnie tu już mnie chciał zestrzelić, czy co? Czekajcie, jak tu jestem, bo tu widzę, że są mangosy. Nasiona... Tak, mango. Dobrze widziałem, że to są mango. Oj! Aha, gościu, nie tym razem. Ja już wiem, kim ty jesteś i co ty chcesz mi zrobić. Nie do bruchu. Właśnie ciekawy jestem, tak, no bo... pisaliście mi, że no muszę uważać, tak? Że tutaj dopiero jak ogarnę żelazo i tak dalej. Ja rozumiem, że chyba nie natrafiłem na coś bardziej niebezpiecznego, że tego orła to można...
Aha, tego nie można zrąbać, tak? To jest za duże drzewo na moje malutkie nogi. To są duże drzewa, duże drzewa. Tutaj co tu jest? Tu nie ma nic. Co to jest za anten? Aha, czyli ten anten ja ciebie nie mogę w żaden sposób tutaj ogarnąć. Dobra, rozumiem. O, czekaj, co tu są? Nie, to są po prostu czerwone kwiatki. Tam jest część wyspy, a co to tam sobie pływa takiego? O, a nie, to jest kawałek lądu, dobra. Jestem ciekawy tego domku tam. O, pan Arbus, dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście zapraszam do tańca, tu nie ma nic fajnego teraz, dobra. Tak, tu, o, dziękuję bardzo. Czekajcie, ja tam się muszę w ogóle jakoś dostać. O, czekajcie, leci sokółka. My sobie to tutaj tak mykniemy. Dobra, mamy cię gościu z głowy. No, względnie da rady przejść tędy, tylko nie wiem za bardzo jak wrócę. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Kwiatki, wincy kwiatków. O, tam jest jakieś ciekawe drzewko. Cokolwiek ono daje. Co to jest? Pieniądz... Aleś mnie szczelił, kurde, zagapiłem się, cholera. Otwórz. Punkt handlowy. Proszę bardzo. Kup, sprzedaj. Sprzedaj siekacz wnyków. Aha. Czy ja bym musiał coś ekstraśne... A, tu cię widziałem. Wiedziałem, że słyszałem twoje wredne skrzydła, dziadzie jeden. Czyli to jest punkt handlowy. I ja tu mogę kupić na przykład sobie prosta przynęta na ryby, plastik, deski, odpadki, przepis. O, proszę bardzo, wyborny sumburek ćwikłowy. O, leci. Olernik. Dobra, żeby się nie ubił. Czyli łuk. Tak jest, ja bym potrzebował łuk, żeby go w ogóle ustrzelić takiego na przykład jaszcząba. Kurkuma, przepisy. A, wymagania. Kostka śmieci, moneta. Dobra. Czyli jakoś tak, takie rzeczy bym musiał zacząć ogarniać. No dobra, no ale to może później. Na razie bym się skupił tutaj może jeszcze na eksploracji tej wyspy. Czekajcie, gdzie jest? Tam jest sokółka. Kamienny orzeł. Czekajcie, tu, o, tu mamy mango. To my sobie mango oczywiście zgarniemy. Tam sobie latasz. Aha, teraz sobie pewnie zgarniesz kamulet. Franco jedna. Drzewka to ja bym polikwidował. Drzewa to trzeba zlikwidować. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Dobra, to teraz cię mamy na chwilę spokój. Tak, deski. Deski, liście palmowe to bierzemy. Zwłaszcza liście palmowe. Bo jakoś tak strasznie okrutnie dużo, dużo mi trzeba lin w ogóle, żeby cokolwiek zrobić. Do wszystkiego te liny są potrzebne. I te liście automatycznie też. No już najekstraśniej. No, leci. Ale żem się, kurde, wpieprzył w ten kamulec. Centralnie dostałem w łeb. Którędy my przejdziemy? A, chyba z tamtej strony? Nie, tu dam radę wyskoczyć. Chyba mnie przez tą chwilę nie zje. A, ty sobie lądujesz i co? Ja ci to mogę teraz składać. O-o, ojej. To chyba był, to był bardzo zły pomysł, z tego co widzę. Dobra, teraz muszę ekstra uważać, żeby nie umrzeć. A, on sobie tam wyrywa. No ładnie. Na przykład, czy co? On będzie od razu leci na mnie, tak? I próbuje to na mnie... A, dobra, dobra. Jakoś to ogarniam. Czy ja tu jestem w stanie jakoś wychupkać, wykickać do góry? No, chyba niekoniecznie. Dobra, niekoniecznie. Moja tratwa powinna być gdzieś z tamtej strony wyspy. Ale nie, przecież tu jest... Właśnie, tu była ta straszna... Straszna, potworna jaskinia, w której chyba nie ma nic. Panie, grzyby tu są. Podnieś grzyb jaskiniowy. Pewnie, że biorę. Aha, i do tego bym potrzebował co? Łopatę. Chociaż... czy nie? Nie mogę tym... Co? Kurde, chyba jednak nie mogę. Szkoda. Mogę zrobić z grzybem jaskiniowym. Świetny dodatek do wielu dań. Czyli rozumiem, że zjadanie go raczej na surowo to jest zły pomysł. Jak w większości przypadków grzybów. Czyli tutaj bym potrzebował, rozumiem, łopaty. Że hakiem tutaj raczej nie zaszaleje. No dobrze. Czyli kolejna rzecz do ogarnięcia to będzie łopata. Aha, no dobra. Chociaż czekajcie. Jednej rzeczy nie sprawdziłem, właśnie. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Czekajcie, bym je, kamieniem zdjął. Nie tutaj, co? A, już wiem. Dobra, czekajcie, ja chciałem wrócić do tej jaskini.
I w wodzie, właśnie, bo jak to jest z tymi skarbami w wodzie? Czy one są tylko z jednej strony wyspy, czy to jest jakby wszędzie? A, nie, nie ma, bo myślałem, że tutaj może też coś będzie. Czekajcie, bo zaraz dostanę kamulcem w baniak. A nie, udało się. Tutaj nie byłem. Co my tu mamy ciekawego? No tu jest drzewo. Drzewo, które oczywiście zetnę. Nie wiem, czy mi się za chwilę się... A, chyba mi się siekiera spierniczy. Czekajcie, bo chyba leci w moją stronę. Nie, jeszcze nie leci. Nie, siekiery niestety nie zrobię. Leci? Nie leci, dobra. O, ale arbuzy przyjmę. Co my mamy? Potrafisz zrobić zegar. Delicious. I tak już mogłem zrobić, ale no niech będzie. Czekajcie, póki jeszcze starczy mi siekiery. Na co ja mam? Aha, mam jeden wolny slot, czyli mango mogę sobie tutaj ogarnąć jeszcze. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, dobra. To sobie machniemy, bo to jest, jak dobrze widziałem, mango. Tak, to jest mango, nawet się udało je ogarnąć. Dobra, z głodu nie umrzemy. Jest ok. Fajna wyspa, ładna wyspa. Biegała sobie tu bardzo ładna lama. Wiecie co? Ja bym tą lamę widział na mojej tratwie. No. Ja bym nawet nie chciał za bardzo na nią polować, tylko po prostu ją przygarnąć. Taki towarzysz podróży. Tak jak mówię, lama in my tratwa. Albo tak nawet po angielskiemu raft. Chyba. Mam nadzieję, że raft to znaczy tratwa. Bo szczerze to tego nawet nie sprawdziłem, no ale domyślam się, że byłoby to raczej kwestią logiczną. Tak. Dobrze. Czekajcie. Dzień dobry bardzo, bo ja się zgubiłem. Pani tego. O, a co ty jesteś? Deska? Bierzemy deskę, oczywiście. Darmowe śmieci, to my lubimy bardzo, oczywiście, że tak. Dobra, wrednej sokółki tu nie ma. Ja chyba przechodziłem tędy, albo nie. Szczerze to nie wiem, bo się chyba trochę zgubiłem na tej wyspie. Gdzie leci? Aha, nie, tam mi zrzucił kamulca za plecami. To było chyba jakoś tak gdzieś tędy, czy coś. Tak, bo tu były drzewa. Tam sobie mewy latały, a tam stoi moja łajbetka. O właśnie, i takie pytanie mam. Zastanawiam się, bo wiem, że na przykład mewy atakują. Co ja zrobiłem? Gdzie jest moja włócznia? Gdzie ja. Niech mi ktoś powie, gdzie ja wypieprzyłem teraz włócznię. Tu. Dobra, bardzo inteligentnie to zrobiłem. I ja się zastanawiam nad tym, bo wiem, że jak mnie nie ma na łodzi, a mam coś posadzone, to oczywiście mewy. Dlaczego tu nie mogę wyjść? Niech mi ktoś powie. Dobra, mogę. Mewy atakują mi tutaj te moje sadzonki, tak? A czy rekin też atakuje tratwę? Bo w sumie widzę, że niekoniecznie. Tu jest jakby wszystko okej. A ty, ledwie przy... Aha. Czyli domyślam się, że wygląda to na tej samej zasadzie. Czekajcie, plastiku mi brakuje. Wygląda to na tej zasadzie trochę jak w Valheimie, tak? Że świat żyje trochę jakby, właściwie moja tratwa żyje tam, gdzie ja jestem, tak? Że może w ten sposób. Czekajcie, aha, to byśmy sobie naprawili. Tu jeszcze, o właśnie, tu jeszcze miałem zniszczone. No fajna wyprawa, co ja zyskałem dzięki tej wyprawie? Na pewno sztabkę, właśnie, panie, ja mam sztabkę metalu. Mam sztabkę metalu, tak jest, ja ją mogę wrzucić do... Gdzie ma... A, tu jest, tu stoi. Ja mogę ją wrzucić tu. Tak jest. I co ja mogę zbadać dzięki temu? O, proszę bardzo, że mogę robić śruby, mogę robić zawiasy, mogę robić łopatę fantastycznie. O, proszę, wełna, czyli chyba lamę będę obcinał z wełny. Metalowa włócznia. No miło. Wyrzutnia sieci. Wyceluj zwierzę, by je złapać. O kurde, fajny bajer. Zaawansowany ruszt. O, to by mnie na pewno interesowało. Bo udało mi się złowić dużą rybę. Co to jest? Trwale zamontowana kotwica. O. O, super, tak, to też bym bardzo chciał. Naucz się tego i naucz się oczywiście tego. Dobra. O, właśnie, ta maź, tak jest. Mazi też mogę użyć. No właśnie, teraz będę mógł robić pustą butelkę, będę mógł w końcu łuk zrobić. Siatka przydaje się do łapania owadów. O, to jakaś nowość. Garnek pozwala na z podstawowych składników stworzyć wspaniałe dania. Okej, okay, dobra. Zapowiada się ciekawie. Ale oczywiście trzeba pozyskać te surowce. Ja mam odpadki, ale to mi na razie nic nie pomaga, ponieważ ja potrzebuję. Tak, piec do wytapiania. Żeby zrobić piec, to ja mam. No właśnie, suche cegły.
mokrą cegłę to ja sobie już mogę zrobić. I wolę tego tu, tak? Nie, nie, nie mogę. A nie, czekajcie, chyba mam jeszcze jeden kawałek gliny. Mam? Nie mam. A wydawało mi się, że miałem. No to nie mam. Tam to mi się wydawało w takim wypadku. Czekajcie, może sobie przekąszę jakiegoś arbuzika. Trzeba byłoby ugotować coś sensowniejszego, myślę. Co ja chciałem, czekajcie, tak, bo arbuz, dobra, damy sobie wodę na maksa arbuzem. Arbuza na razie sobie skitram tu. Ole, panie, co mnie, hola, co mnie uszarpnęło? Co tu się, kurde, stanęło? Niech mi ktoś wyjaśni, co mnie uderzyło. Czy to ten latający jaszcząb? Czy o co, kaman? Bo to, totalnie nie mam pojęcia, co się stało w tym momencie. Dobra, dziwne to było. Cholerę. Dobra, położyć się nie chcę. Ja bym chciał coś zjeść, tak? Co mamy w repertuarze moim tutaj? Mamy buraczki, mamy ziemniaczki. No to mogę sobie ziemniora wrzucić na ruścik. Mogę desek dorzucić też. O, to będzie dobry pomysł. Sobie dorzucimy desek. Dobra, ziemniaki niech się smażą. To dajmy tutaj. To dajmy tutaj. Odpadki dajmy tutaj. Młotek idzie tu. Czekajcie, co mi się zniszczyło? Aha, siekiera mi się zniszczyła, okej. Dobra, to ja myślę sobie teraz tak. No fajna ta wyspa, jakby na tej wyspie już raczej nic więcej nie osiągnę. Chociaż nie. Są tutaj surowce, tak? Są tutaj te surowce. Ja mógłbym zrobić co? Ja mógłbym zrobić przynętę na rekiny. Ja bym sobie mógł zrobić przynętę na rekiny i miałbym, nie wiem, czy to chyba z minutę trwa, tak mi się przynajmniej wydaje. Przynęta na rekiny. Co do tego potrzebuję? Zawias, metal, sztabka metalu. Okej, dobra. Gdzie to było? O, jest. Przynęta na rekiny. Właśnie, potrzebuję surowego śledzia lub też surowego okonia. No i oczywiście lin. To jest jakby standard, bo tu liny są do wszystkiego potrzebne. Dobra. Ziemniaki się upiekły? Tak, dziękuję. Upieczmy jeszcze. Dziepniemy ziemniora. Czekajcie, o, arbuzika sobie tutaj damy. Czemu by nie? No najlepszą akcją to byłoby mieć rekina na zejściu. Tak jest, na prawie niemalże ubiciu. Że on sobie już będzie umrze i wtedy jest święty spokój. Przynajmniej przez jakąś chwilę. Nie wiem, jaki jest interwał czasowy, bo tego nie liczyłem po... O, tam jest cholera jedna. Po śmierci rekina, ile on w ogóle... A, nie trafiłem go i pewnie... A, ty cholerniku, uciekłeś mi. A nie, dobra, trafiłem go, spoko. Ile... Nie wiem, ile czasu to jest, nie wiem, 5 minut jest świętego spokoju bez rekina. Czy tak to działa? Nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle, tak, żeby było zabawnie. Odkryłem te wzmocnione, solidne podpory, tak? No, że wymagają trochę więcej plastiku i desek, ale widzę, że są twardsze po prostu. I dłużej przytrzymują rekina. Dobra, przynęta, tak jest. Mam wędkę. Spróbujemy złowić jakiegoś tutaj względnie okonia czy coś innego. Czyli jakiegoś tam śledzia. Na razie będziemy mieli spokój z rekinem. Przynajmniej na chwilę. Nie wiem, czy czas ataku rekina jest ustalony, że on zawsze atakuje po tam, powiedzmy, nie wiem, 5 minutach pływania wokół naszej tratwy. O, proszę bardzo, od razu mamy okonia. Super. Aha, ale ja potrzebuję 2 surowe okonie, tak? Dobra. A czy mogę mieć na przykład jednego śledzia i jednego okonia? Czy muszę mieć 2 jednego rodzaju? Jak to działa? Zresztą zaraz się dowiemy. Znając życie, to teraz będę mówił wszystko nie to, co mi trzeba. A nie, proszę bardzo, jak kulturalnie tutaj do razu. Cyk, przynęta na rekiny. Dziękuję, fantastycznie. Dobra, czekajcie, ja się muszę przyjrzeć, co ja bym chciał wydobyć. To jest chyba glina, tak mi się wydaje. To te małe to są na pewno kamulce. To z tego mamy odpadki. Tam są kamulce, to chyba też jest glina. Tak mi się dobrze wydaje. Tu prawdopodobnie też. No byłaby to jakaś opcja. I zastanawiam się też nad jedną bardzo ważną rzeczą. Gdzie jest rekin? Tam jesteś, chamie jeden. Masz ryj. Dziadzie jeden. Co, płyniesz już tam od razu? Atakujesz tą przynętę? Mam nadzieję, że tak. Tak, to chciałem.
Co tu się dzieje, przepraszam bardzo? Aha, nie jest aż tak głęboko, czy co? Dobra, o, już widzę, że... Super, że fajna sprawa. Zacznijmy od tego. Udało się to pozyskać, jest udane pozyskanie. Czekaj, no tu są dwie gliny, ale widzę takie odpływy są. No, jak to nie jest pod wodą, to ja nie mogę nic z tym zrobić. Masakra, nie, to jest trochę niedograne, tak po mojemu. Szczerze powiedziawszy. Kwestia tego, że nie wiem, trzeba być pod wodą albo nie być pod wodą, żeby coś ogarnąć. Ciekawe, czy się zaklinuję pod tratwą. Nie, teraz jestem... Aha, super na tratwie jakoś. No dobra, okej. Okay. Jeszcze wskoczmy. Tu jest moja kotwica. Czy jest tu coś ciekawego? Tu jest pan rekin. A czy ja mogę zaatakować na przykład rekina teraz, jak on sobie je? Sprawdźmy. Dzień dobry, panie rekinie. Chydż! A, mogę. Hehe, cwaniaku. Ja wiem, że nie zginę od razu od twojego ataku. I co, i ty znowu podpłyniesz do tej przynęty, czy nie? Czy już jest pełna olewka tej przynęty? Panie rekin, co? Już nie jesteś taki cwany, jak się do ciebie podpływać się w dzidesz przedaje, co? Cwaniaczku. No, tak mi się też wydawało. No i co? No, zaatakuję. O, proszę bardzo, ja na przykład zrobię znowu tak. I chyć mu! O, rekin! Kurde, niezły bajer. No, to, powiem wam, to już mi się podoba ta gra. Już mi się podoba ta gra. Chodź, rekin, ja cię wykończę, cwaniaku. Co ty sobie myślisz? Ty trafiłeś, chłopie, na tratwiarza wyższej próby. Dobry, panie rekin. O-o. Chodź, rekin, ja będę pływał za tobą. Co ty na to, stary? On teraz pewnie nawróci i mnie zeżry. Będzie atak rekina. A, dobrze, dostał w dzidę. Chodź, rekin, chodź, kurde, co? Teraz ty będziesz ofiarą. Ha, kurde, polowanie na rekina, to mi się podoba. Chodź tu, gdzie uciekasz, ty? Fernando, cwaniaku. Dobra, tak żeby mnie Fernando nie zjadł, bo będzie słabo. No bo najpierw będzie, ja sobie będę pływał w wodzie, a on mi tratwa... Jezu, ale żebym teraz skiepścił. Nie wiem, co to się stanęło, ale lepiej wskoczę. Dobra, było to śmieszne, było to zabawne. Ubawiłem się po same pachy, a rekin na pewno tym bardziej. Trochę nędza. Powiem wam, trochę nędza z tymi surowcami tutaj, ale zyskałem gliny sztuk 3. A na cegłę potrzebuję 2. Tak, tu mam jeszcze jeden kawałek gliny. Dobra, czyli coś bym tutaj mógł uglinić. Ja cię muszę... A, widzisz, rekin, zemsta 4, szczęki. Umrzyj, mógłbyś umrzeć teraz, wiesz? Kurde, jeszcze mi się włócznia zniszczyła, poważnie? Dobrze, przetrwamy to, damy radę, naprawdę. Rekin, hopie, nie, już nie ma. Nie ma tak łatwo, rekin. Skończyło się rekinowanie. Aha, dobra, deski, właśnie, bo tu się nic nie piecze, halo. I co to chciałem? Glinę. Chciałem cegły. Gdziekolwiek, czekajcie, cegły były w... Tu, mokra cegła. Jezu, ja jeszcze piasku potrzebuję. Też 2 sztuki piasku na to. A mam? Nie mam. Dobra, no czyli jednak nie. Czyli jednak sobie cegieł na razie nie zrobię. Jak wygląda w ogóle piasek? Znaczy, ja wiem, że tak. To i swoją drogą to pozyskiwanie piasku też jest trochę zabawne, ale dobra, niech będzie, że tu jest specjalny piasek, który trzeba pozyskiwać. Dobra, powiem wam tak, siał pies tą wyspę. Chociaż... Czy ja chcę coś jeszcze z tej wyspy? No niby tam są, jest trochę drzew, jakieś deski i te tematy, ale jakoś niespecjalnie mnie to kręci. Bardziej ubicie rekina. Czekajcie, czy ja naprawiłem to po jego ataku? No oczywiście, że nie naprawiłem. To sobie naprawimy i spadamy. Czekajcie, ja muszę żagiel, tak, bo żagiel jest. Oczywiście żagiel jest postawiony. Ja ogarnąłem po pewnym czasie w ogóle, że ten żagiel można też zwinąć. Ja myślałem, że jego się w ogóle otwiera na wieczne czasy. Od wyspy płyniemy, czyli w tamtym kierunku. Gdzie jest moja kotwiczka? Pani kotwico, gdzie ja cię dałem? A, tam cię dałem, dobra. Płyńmy więc. Płyńmy więc, gdzie nas może w ogóle zaniesie. I tak, oczywiście, tak ja to wcześniej mówiłem, ale ja ogarniam, że ja muszę powiększyć w ogóle tą moją platformę, tą moją tratwę.
i muszę pozasłaniać te siatki, żeby siatki były wewnątrz, żebym ich po prostu nie odgryzał. Bo rekin strasznie lubi się na nie wieszać, a one mają mniejszą wytrzymałość niż oczywiście te... co? Te pokłady. Tak, właśnie. Tak im było na imię. Dobra, co chcę zrobić? Już wiem, co chciałem zrobić. Chciałem sobie zrobić siekierę. To na pewno. Ładna ta wyspa, żegnaj wyspo. Jak się pozyskuje wodorosty? To mnie intryguje. Czy ja potrzebuję jakiegoś specjalnego narzędzia, żeby te wodorosty pozyskiwać? Czy to są te wodorosty, które tu sobie pływają? Czy one też jakoś specjalnie wyglądają? Bo wszystko wygląda ładnie, na przykład tą trzcinę, czy co tokolwiek to rośnie, też bym chętnie ściął, ale nie mogę ściąć, bo nie wiem, czy to mogę ścinać, czy to jest po prostu, wiecie, tekstura i tak dalej. Ziemniaki. Pieczemy ziemniaki dalej. Pogryzamy to wszystko arbuzem. Dobra. Ja chciałem zrobić siekierę. Oczywiście, że zrobimy sobie siekierę. Kamienie, 3 liny, oczywiście, tak, wiadomo, lina. Lina jest do wszystkiego potrzebna. Kamienie. Są kamienie, panie, mamy kamienie. Siekierę również. I teraz mogę sobie spokojnie ściachać moją piękną palmę i posadzić ją na nowo. A chyba nawet nie muszę sadzić, bo ona, wydaje mi się, że po ścięciu... Nie było sadzonki. Ja ją muszę posadzić na nowo. Ja tu miałem ziarka, co to było? Ananas, tu były... O, są palmy. O dziwo, bardzo dużo wypada tych nasion palmy. Chyba wody potrzebuje, tak mi się wydaje. Hydroponika, proszę bardzo, rośnie sobie ładnie. Skrzyneczka, halo, pani skrzynko, halo, witam serdecznie. Znaczy, ja cię zgarnę z takiej odległości. Proszę, jaki idealny rzucik. Fyc. Czekajcie, bo słyszałem, że tu chyba... Mewę słyszałem? Bo już w ogóle mewy oderwały mojemu wspaniałemu strachowi na wróble rękę, nie? To jest bestialstwo, nie? To jest po prostu bestialstwo. Czekajcie, śmieci są tam. Śmieci są tam, a ja płynę nie tam, gdzie trzeba. No chociaż trochę płynę, trochę nie. Śmieci, widzę, bardzo, bardzo, bardzo lubią mnie mijać. To mi się nie podoba. Chodźcie tu. Śmiecy. Niby tu płyną, tam byśmy się obrócili nieco. Obróćmy trochę ten żagiel. Tam, dobra. Taki bym powiedział nawet kierunek. Nawet wpłyniemy w taką dość sporą ilość śmieci. Super, dobra. Palma posadzona, palma podlana. I jak ja bym na przykład sobie ogarnął jeszcze jedno takie poletko. Poletko poletkiem, ale ja musiałbym chyba sobie tu jednak zrobić więcej miejsca, myślę. Ja bym musiał tu przystosowanie w ogóle tutaj środowiska naturalnego. Co bym potrzebował? Ja potrzebuję tego, desek, plastiku i więcej chyba desek i plastiku nie mam. Dobra. Co oczywiście mijam? Wszystko jest mijane, czy może jednak łaskawie się złapie? Nie, no dobra, skrzynka chociaż. Dobra, dawaj skrzynkę. Kamień, ozdobna paczka. Oczywiście sobie odpakuję, bo tu fajne rzeczy są w tych paczkach. Znaczy, ozdobne po prostu. Drewniana wanna. Jej, wspaniale. Zawsze chciałem mieć drewnianą wannę. Wincy desek. Dobra. Gdzie jest główne skupisko śmieci? No tak względnie w tym kierunku chyba dobrze płynę. Myślę, troszkę skorygujemy kurs. O, tam. Dobra. Budujemy, powiększamy tratwę, tak? No to powiększamy. Tak, ja bym to chciał zrobić. Czy to zrobię normalnym? A chyba to normalnymi podporami zrobię. Będzie po prostu taniej. Czekajcie, bo wyskoczył rekin, czy mi się wydawało? Nie, w ogóle Kazika nie ma. Nie wiem, gdzie jest Kazik rekin. Zgubił się. Nie wiem, czy ma ten... On nie robi na nocną zmianę, czy o co kaman. Nie wiem. Może mu żona nie pozwoliła. Ja to szanuję, spoko. Tu byśmy zrobili i tu byśmy zrobili. Dobra, i chyba się praktycznie wyprztykałem z całego plastiku, który miałem. Prawie że. Zostało mi 6 sztuk. Ziemniaki. Kurde, ziemniaki. Chodźcie, ziemniaki do mnie. Jakoś tak dziwnie płynę. Jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że te wszystkie śmieci mnie po prostu mijają. No ja słyszę, że coś tu sobie pluska, coś tu sobie wpada nawet. Tam płynie kolejna skrzyneczka. I ciekawi mnie jedna rzecz, bo pisaliście mi, że ja jeśli jakieś schematy mam jako zbadane, to mogę je wywalić. A na przykład ja pamiętam, że tam miałem schemat chyba odbiornika, schemat anteny.
Ja ich jakoś nie widzę w możliwości tutaj tworzenia, więc nie wiem, czy coś skiepściłem po prostu w takim wypadku, czy o co chodzi. W ogóle stworzyłem sobie ten stojak na drewno, nie? Bo ja myślałem, że o, to będzie jakiś fajny taki stojaczek, że tu sobie będę mógł trzymać drewno. Nie, to jest po prostu kosmetyka. I się zasmuciłem z tego powodu. Naprawdę. A czy ja mogę posadzić porzeczki? Nie, nie mogę. Ale za to mogę ziemniaka zasadzić. Tu, cyk, cyk, proszę bardzo, tu zasadzimy ziemniaki. No, oczywiście, ledwie posadziłem, tu już muszą być... Już muszą być mewy, tak jest, mewy muszą być wszędzie po prostu. Napełnijmy sobie tak, o, tak i o. Chociaż właściwie mógłbym sobie tu po prostu dziurę w pokładzie zrobić i stąd nabierać wody, żeby tak nie ganiać. No ale dobra, mniejsza z tym. I co mamy, gdzie jesteśmy? Powiększyłem sobie tak, to sobie zabierzemy. Skarby. Cyk, 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 dobra. Ja bym gdzieś tu jeszcze musiał, czekajcie, jak to wygląda. Czy więcej tych siatek? Ja myślę, że jakbym siatkę dał jeszcze tu, z tej strony, może jakoś pojedynczo czy coś, żeby też śmieci do nich wpadały. Byłoby bardzo miło. Dobra, ale ja planowałem duże miejsce do sadzenia, które powinno być tu i ja potrzebuję... O, dobra, już wiem, dlaczego tego nie zrobię. Bo nie mam więcej śrub, tak jest. I... tak, no gwoździe to bym sobie akurat stworzył, ale to tam... no, także tego. Czyli na razie palmy nie będzie. Najlepiej byłoby trafić na jakąś, na co? Na jakąś tratwę. Chociaż tam widzę wyspę, małą wyspę. Można by ją było względnie złupić. Nie wiem, gdzie jest w ogóle rekin. Nie wiem o co chodzi. Obraził się chyba chłop na mnie. Albo faktycznie w nocy nie pracuje, bo w sumie teraz się zastanawiam, czy ja widziałem rekina w nocy? Czy on mnie w nocy atakuje? Czy on sobie po prostu odpuszcza w nocy? Ciekawostka. Czekajcie, słyszę mewę. Dobra, ta beczka mi tutaj wpadnie do mnie. A nie, dobra, ona sobie gdzieś tam popłynęła, cholera jedna. Okej. Okay. Jakie mam, czekajcie, mam jeszcze... O, właśnie, to mam do zjedzenia. Kokoski. Zjedzmy kokoski. O, skrzynka chyba też powinna wpaść. No bardzo ładnie, no takie zbiory, takie łupy to ja lubię, nie? Tu plastiki, tu odpadki, tu mamy... O, dobra. O, chodź tu jeszcze, ty też, beczułko. Nie ma tak łatwo. Ty idziesz tu. O, i proszę, bardzo piękny dzień. Zawijamy w stronę wyspy. Tak jest, trzeba sprawdzić, co tam też na tej wyspie jest. Dobry kierunek. Oj, ty, a, słyszałem cię, cholero. O, pan rekin. I poranny atak. Ty, gościu. I dostajesz w dziób. Czy on umarł? Nie umarł chyba, nie? Tak, naprawię to, oczywiście, trzeba to naprawić. Cyk, super. Dobra. Kurde, ale coś, powiem wam, coś długo się trzyma ten rekin. Jakieś, nie wiem, czy się twardsze te rekiny robią, czy co. Ale wydaje mi się, że ten jest zdecydowanie twardszy. Coś jakoś wolno płynie. Albo mi się wydaje. Czekajcie, jakie mam jeszcze nasionka przy sobie? Ananaski. O, arbuzki może bym sobie też posadził. Już mam tutaj średnią wanienkę. Pyk, bardzo ładnie. Czy ktoś widzi może jakąś tratwę na horyzoncie? O, no niestety nie za bardzo. Smuteczek. O, widzę beczułkę, fajnie. I widzę wyspę. W ogóle wygląda jak wyspa czaszki, nie? No dobra, może nie do końca. Taka mała wyspa czaszuni. Zobaczymy, jak będzie. Co ja tam będę musiał? Tak, no ja bym potrzebował tam piasku, ja bym potrzebował gliny. No choć glinę mam, ale i tak jej potrzebuję więcej. Żeby, bo ile 6 cegieł, tak? Czyli to jest 12 piasku, 12 gliny. To jest dużo. Wiecie? To jest tak. To jest zdecydowanie dużo. To sobie zarzucimy, hyc. Chodź do mnie, kochana. O, zdobna paczuszka. Co tym razem dostaniemy? Jakie skarpety na święta. Potrafisz zrobić stół. Pięknie. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie i wspaniale. Dobra, powiem wam tak, no. Jakby podstaw ogarnąłem. Budowanie tratwy, usuwanie, to też mi zajęło. W ogóle, hello, jaka była rozkmina, usuwanie elementów na tratwie, nie? Dopiero strybiłem, że to X usuń. Jak kliknę, tak, to będę tym mógł przenosić to po
Po tratwie, a elementy po prostu strukturalne niszczy się siekierą. Tak, ja mówię, gratuluję, nie? Takie nie wiem, powiem wam szczerze, że takie to było średnio intuicyjne jak dla mnie, nie? O, listki sobie zabierzemy. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. W tym odcineczku to byłoby na tyle. Zwiedziłem dużą wyspę, nie zginąłem, no prawie że było blisko. Zapolowałem na rekina. Rekin się jeszcze nie poddał, ale spokojnie domyślam się, że jeszcze jeden czy dwa jego ataki będzie po gościu. Także moi drodzy, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapeczka, wasze fantastyczne komentarze, no i jakieś subiszcze też by się przydało. Także trzymajcie się i do zobaczyska.